Żywoty świętych Starego i Nowego Zakonu na każdy dzień przez cały rok. Piotr Skarga. Żywot świętego Feliksa, albo Szczesnego, kapłana anuleńskiego. Wypisany od wielebnego Bedy i od świętego Paulina biskupa anuleńskiego, żył około roku pańskiego 289. Felix, albo Szczesny, z Nole, miasta włoskiego, rodem, w młodości od rodziców, przy wielkim imieniu i bogactwie, z drugim bratem pozostały będąc, gdy się brat jego, Hermian, na stan świecki i służbę cesarską obracał, on sobie stan duchowny obrał. Ziemskimi rzeczami pomiatając, a niebieskich wszytką myślą szukając. I będąc pierwej w kościele czytelnikiem i potem egzorcystą, w którym urzędzie czarty z ciał ludzkich wypędzał, po stopniach cnót wielkich na urzędy duchowne wstępował, aż do kapłańskiego stanu wysokiego przyszedł. Wielkie i prawie kapłańskie cnoty nań przynosząc, jako się to potem w pokusach i prześladowaniu pokazało. Bo za jego czasu wszczęło się na chrześcijany ciężkie od pogaństwa ściśnienie. Wyznawców Chrystusowych bałwochwalcy na gardło szukali, z ziemię wywołali, okrutnie męczyli i zabijali. A na więcej gniew swój i szaleństwo na głowy i pasterze owiec Chrystusowych obracali. Gdy się ich miecz o Nole oparł, pojmać biskupa nolańskiego Maksyma, już szedziwego starca, myślili. Lecz starzec przestraszony, Feliksa na swym miejscu zostawiwszy i jemu trzodę swoją poruczywszy, schronił się. I po pustych się górach i bardzo niewczesnych miejscach kołatał. Prześladowcy, biskupa nie nalazłszy, Feliksa pojmali i w ciemnym więzieniu osadzili, w którym on, wielkich pociech w Bogu swym, dla którego cierpieć wszystko miał wolą, używał. Siedział ciasno bardzo i okrutnie za nogi i za ręce związanego na ostrych skorupach posadzili i zimnem a głodem zmożony ani lec, ani zasnąć nie mógł. Tymczasem święty Maksym, biskup, długo po puszczy się błąkając, głodem też i nędzą w starości swej prawie obumarły, ruszyć się już dalej z jednego miejsca nie mógł. Jednoducha Bogu polecając, a więcej na osierocenie trzody Chrystusowej bolejąc, szczęśliwej śmierci czekał. Lecz boskie miłosierdzie, którym swe sługi opatruje, na jego pomoc taką drogę znalazło. Przyszedł anioł Boży do Feliksa w ciemnicę onę i świetnie w oczach jego stanął i bardzo go zastraszył. A mniemając Feliks, aby mu się co śniło, usłyszy głos anielski, prawie jako święty Piotr, książę apostolskie. Wstań, a pójdź ze mną. On odpowie, a jako mam wstać, tak ciężko spięty będąc? Rzecze mu drugi raz anioł. Wstań, a na te łańcuchy nie dbaj. A idź na pustynię, szukaj swego biskupa. Ono już głodem i nędzą umiera. Wstanie, wolny od wszystkich oków i łańcuchów, które z niego na on głos spadły. I straż, i wrota przeszedłszy, poznał cud i sprawę Pana Boga swego. I bieżawszy prędko na puszczą, za prowadzeniem boskim nalazł biskupa Maksyma, już prawie konającego i z mową zamknioną, którego gdy odtarł, a usta mu winem zakropił, posilenie wziął i k sobie przyszedłszy święty Maksym poznał swego kapłana Feliksa i rzekł. Gdzieś tak długo mieszkał, synu miły. Obiecał mi pan, iżeś tu dawniej przyjść miał. A on mu powie, gdzie mieszkał i jako pomocą anielską z ciężkiego więzienia wybawiony na jego posługę posłanym był. Wtedy Feliks, na swoje ramiona wziąwszy biskupa, niósł go do jednej wdowy, u której tajemnie one złe czasy prześladowania przeżył.
a sam wstrzymać się nie mógł, aby się do swych chrześcijan wrócić, a im ku posiłku, żeby w onych pokusach i utratach majątności i zdrowia Chrystusa się nie przeli, przybyć nie miał. Z wielką go pociechą jako zmartwychwstałego chrześcijanie oglądali, ci zwłaszcza, którzy bojaźnią zjęci byli. A on, nie tyle słowy, ale przykładem, wiódł je do tego, aby temi świeckimi dobry gardzili, a wszytek skarb swój w niebie mieli. A tych się nie bali, którzy ciało zabijają, ponieważ dalej swego gniewu i mocy ściągać nie mogą. Lecz Pan Bóg i na duszy i na wiek wiekom bez końca mścić się może, gdybyśmy Jego rozkazanie przestąpili, a zaprzeć się Go w tych krótkich mękach mieli. Prawie, jako prorok uczy, ręce spuszczone posilał i nogi zemdlone ukrzepczał, a wołał ten kaznodzieja wielki, mówiąc: Bojaźliwi, stójcie mocno, a nie lękajcie się. Oto Bóg wasz przyjdzie, a wybawi was. Rychło po tym, pogaństwo się o Feliksie dowiedziawszy, drugi raz go pojmać chcieli. I w domu, gdzie mieszkał, nie nalazłszy, na ulicy zabawionego słudzy starościni potkali. I nie mogąc go poznać, chociaż im dobrze znajomy był, jegoż samego poczęli pytać, jeśli gdzie Feliksa widział. Tak Pan Bóg zaślepił był oczy ich, jako onych, co Elizeusza szukali. A on, się uśmiechnąwszy, rzekł: Nie wiem, jaki to Feliks, którego szukacie. Dobrze rzekł, bo nikt sam swej twarzy, jaka jest, nie zna. I bacząc, iż się lud burzy, a Pan Bóg cudo ukazuje, że go poznać nie mogli, ustąpił. A uciekając, wpadł w jakieś ścianki i tam się zataił. Jeden poganin, widząc, gdzie wpadł, a śmiejąc się z sług onych, iż z nim gadali, a jego nie poznali, ukazał im ono miejsce między ścianami. A tymczasem pająk siateczki swoje na onę ścianę zapuścił i dziurę onę, którą wlazł Feliks, urosztował. Gdy tedy słudzy przybierzeli, a pajęczynę onę na ściankach ujrzeli, łając onemu, co ukazał miejsce, poczęli, mówiąc: Lada mucha tę pajęczynę przedrze, a Feliks tu się cisnąć, przerwać by jej nie miał? Rzecz niepodobna, aby on tu był. I bieżąc dalej do wolnego wyjścia i lepszego zatajenia, świętemu męczennikowi czas zostawili. Przez 6 miesięcy w jednym miejscu ciasnym i nędznym mieszkając, doczekał się dobrych dni i pokoju chrześcijańskiego. Gdy cesarze rzymscy chrześcijanom wszytko przywrócić, a wolnie im służbę Bożą sprawować rozkazali. O, jako wielką pociechę lud Boży wziął z onych cesarzów i z pokoju onego, gdy się im kaznodzieje i biskupi wywołani i w ziemi zagrzebieni wracali. I ci nolańczykowie swego Feliksa i biskupa Maksyma z tajemnych onych grobów wychodzącego oglądawszy, niewysłowioną radość odnieśli. Potem, gdy święty Maksym laty już dojrzały prędko umarł, wszyscy Feliksa na jego miejsce biskupem obrali. Ale się on z tego pokornie i pilnie wymawiając, innego ludziom, to jest niejakiego Kwintego, zalecał, mówiąc, iż mnie jest 7 dni starszy kapłan. I tak go na biskupstwo wprawił, w którym we wszystkim rady Feliksa Świętego naśladował. Tak, iż Kwintus urzędem, a Feliks nauką i kazaniem lud Boży sprawował. Pokazało się w tym świętym nad inne cnoty wielce dobrowolne ubóstwo. Bo gdy wracano chrześcijanom, objęte w prześladowaniu dobra i imiona ich, radzili mu wszyscy, aby też on swoje wsi, role i domy, których mu było wiele dla wiary świętej pobrano, odebrał, a urzędu do tego, jako i inni, użył, żeby te dobra ubogim rozdać, a z nich jałmużny czynić mógł. Feliks Święty na to się nigdy namówić nie dał, tak mówiąc: Wszytko mi to wolno, ale mi niepożyteczno. Nie daj Boże, abych się ja tego, com dla Chrystusa i wyznania imienia Jego raz z weselem utracił, upominać miał. Świecki dostatek radem bardzo wzgardził, dla bogactwa onego wiecznego, a teraz bych się do Niego wracać miał. Ubogim być z Jezusem chcę, abych w Jego królestwie bogatym został.
Mam wielkie ufanie, iż ten, który mnie z więzienia wywiódł i cudownie, gdym się krył, karmił, i teraz, gdy myśl moją wszytkę ku niemu obracam, wyżywić mnie nie zaniecha. W tym przedsięwzięciu, będąc święty Felix, na jednym swym ogródku przestawał, a 300 janie rolej za najmem miał, na których sam, bez pomocników ręką swą robiąc, sam siebie i ubogich wiele żywił. Za wielką sobie pociechę i jałmużnę poczytając, iż niedostatecznym z potu czoła swego dobrze czynić mógł. W takim żywocie skończył tego pielgrzymowania i dostąpił onej ojczyzny wiecznej, w której chwali Boga w Trójcy Jedynego, którego jest cześć wieczna i państwo na wieki wiekom. Amen. Obrok duchowny. O tym świętym Feliksie i Damazus papież napisał wierszem i Augustyn Święty, Epistola Centesima Tricesima Septima, et liber de cura pro mortuis, caput sextum decimum. Jako i do jego grobu od końca świata ludzie chodzili, a żaden bez pociechy i otrzymania tego, o co prosił, nie odszedł. Wtóre. Wielkie poniżenie tego świętego na takie dobrowolne i Bogu miłe ubóstwo. Gdzie dziś tacy chrześcijanie? A jako się nie wstydzą z krzywdą i z płaczem ludzkim majątności nietrwałej nabywać, a onem wieczną tracić, patrząc na święte, jako się i słusznie, a sprawiedliwie nabytego i własnego dobra swego mieć boją. A za szkodę sobie poczytają, gdyby ubóstwa Chrystusowego nie skosztowali i uczestnicy nędzy Jego być nie mieli. Kochać się wielce w Tobie, święty Feliksie, prawie szczęsny, i o modlitwę Cię prosić przystoi, ludziom zwłaszcza duchownym, aby daleko za sobą te świeckie chęci do dobrego mienia zostawując, do tego, co raz dla miłego Jezusa opuścili, myślą się i kochaniem nie wracali, a na lotową żonę pamiętali. Trzecie. Nie dosyć było dobre mienie opuścić, ale jeszcze nic sobie na pożywienie nie zostawować, a z własnego potu żyć i inne ubogie żywić, wielka jest doskonałość. Wypełnił ten, co wypełnił i nauczał apostoł. Pomnijcie, powiada, iżem darmo u was chleba nie jadł, alem ręką robił i pracował we dnie i w nocy. I na swe, i na tych, którzy ze mną byli, pożywienie. I na drugim miejscu. Jedz swój chleb każdy, a rób ręką swą, żebyś i drugiemu, co wyrobić nie może, udzielić mógł. Między chrześcijany takiego się dziś namnożyło próżnowania, iż każdy dworować chce, a nic nie czynić. Uczciwymi rzemiosły brzydzić się ludzie poczęli, a dostateczni, na to się spuszczając co mają, wszytek czas na pijaństwie, łowach i biesiadach rozpustności trawią. Nikogoż Pan Bóg na próżnowanie nie stworzył i w raju Adamowi, tak wielkiemu świata wszytkiego królowi, próżnować nie dopuścił. Kto gotowy chleb ma, a potem go swym nie nabywa, nie mając innej zabawy albo strony urzędu pospolitego albo gospodarstwa potrzebnego, a nie mogąc ręką robić albo nie umiejąc, czas wszytek, jeśli się chrześcijaninem zowie, na służbie Bożej i na dobrych uczynkach trawić winien. Jeszcze się i pająkowi temu dziwuję, jako świętemu Feliksowi posłużył. Ale, co mówię pająkowi, Chrystusowej się opatrzności i wszechmocności dziwować mam, którego morze, wiatry, ryby i bestie słuchają, które za przyczyną obronić swych umie. Nabożnie i pięknie święty Paulinus Nolański biskup, żywot tego świętego opisując, wierszem to wyraził. Quando Christus adest, nobis et arene murus. Quando Christus abest, et murus arene fiet. Gdzie Chrystusowa dziedzina, tam murem i pajęczyna. A gdzie gniew Chrystusów łaje, mur się pajęczyną staje.